W dzisiejszym odcinku robimy wielką bitwę wraz z Eweliną. Będziemy walczyć kto więcej legendarnych oraz epickich i być może specjalnych rzeczy wydropi według nas ze skrzynek, ale jest to koło fortuny. W ostatnim odcinku otwieraliśmy tą ofertę, także kto nie widział tego odcinka, to nadrabiajcie, a tam Rafał wydropił legendę. Ja w dzisiejszym odcinku muszę odegrać się i ja to wygrać i wydropić coś specjalnego, a jest tylko na to 1%. Także przechodzimy i dzisiaj to ja zacznę. Dzisiaj robimy właśnie tą ofertę, o której powiedziała Ewela. Jest to za żeton. I tak, ja przychodzę do pierwszego losowania i teraz widzowie, jeśli zostawicie masę łapek w górę, zrobimy bitwę na 30 skrzynek. Ale to musi być rekord łapek i rekord subów, więc wejdźcie na dół, zostawcie łapę, zostawcie subskrypcję. I pierwsze co mam, Ewela, jest to epickie. Epickie, dobrze, także ja tutaj zapisuję, bo ja tutaj zapisuję punkty, żebyśmy wiedzieli, kto wygra po prostu dzisiejszy odcinek. Teraz ja kręcę po 15 skrzynek, także to jest bardzo dużo, ale na to, co otwieraliśmy wcześniej, to nie jest aż tak... Czekajcie, czekajcie. No ja też mam jako pierwsze epickie. Myślałam, że będzie legenda, no ale nie wyszło. Także przechodzimy do drugiego losowania. Ja muszę pamiętać, żeby dobrze klikać w tą ofertę. Coś specjalnego jest to 1%. Trzymajcie kciuki. Dobra, zamykam oczy. Proszę państwa, czy co tu będzie? No jeszcze trochę. Jeszcze jeden. Epickie. Ja jak ostatnio zamknęłam oczy, to wtedy mi poleciało epic z tej pierwszej oferty. Także mam nadzieję, że teraz też mi się tak uda. Że będzie coś właśnie takiego fajnego. Legenda będzie? Czekajcie, już zatrzymało się? Tak. I mam legendę! Mam tutaj czerwoną pandę, taką słodką. No, czyli Ewela wychodzi na prowadzenie, a ja wydaję żetony. Jeśli w ogóle byście chcieli taki odcinek, gdzie zerujemy konto, może coś takiego nagramy dla was specjalnie. No ja legendy nie mam. Nawet nie mam nic epickiego, no nie mam nic. Jak nie masz nic? No w sensie mam epickie, nie? No, jak tu nie masz nic? Coś tutaj ściemniasz. Lecimy z trzecią skrzynką. Ej, nawet nie wiecie, ile kasy na te openingi idzie. Także mam nadzieję, że nam się odwdzięczył do opening. Myślałam, że będzie nie. No patrzcie, jak przeskoczyło. Ja też mam, Rafał, epickie, także nie smuć się, też mi idzie tak średnio. Dobrze, także ja otwieram czwartą skrzynkę. Jest to czwarta skrzynia. Ja się nie mogę doczekać tego openingu razy dwa. Ale no to jak jeśli tego nie chcecie przegapić, sub i z dzwoneczki. Jeden procent na to był. Ewela, zgadnij, co mam. Nie używasz coś specjalnego. Mam coś specjalnego. Jest to Sei Tai Shah Shuguan. Nie wiem, nie, żartowałem. Ale no, jest to coś specjalnego. Naprawdę? Naprawdę. Ten zielony? Ten zielony. Nie, czy ja właśnie jestem przegrywam tego odcinka? Czwarta skrzynka, czyli ja muszę coś wydropić, coś specjalnego, czyli 1% szans na to jest, żebym wygrała z Rafałem. Co ma takie szczęście w tych odcinkach? Ja mam epickie. Jeszcze duplikat. Przechodzimy do piątego losowania i trzymajcie kciuki. No, ja myślę, że to nie jest koniec. Oglądajcie ten odcinek do samego końca, bo tu się może wydarzyć wszystko. Nawet jakbym wygrał 3-0, to było dobre do oglądania. Zobaczmy. Epicki kościotrup. Ej, czy ja w ogóle to zapisywać mam? Skoro ty i tak już masz coś specjalnego, więc ja po prostu muszę cię dogonić, coś specjalnego wydropić. Ja wierzę w to, że będzie coś specjalnego. No nie, mam epickie. Losowanie kołem numer 6. Zobaczmy, czy to będzie coś specjalnego. Czuję to, że to będzie coś specjalnego. Czuję to normalnie w kościach. Dajcie mu palec, to weźmie całą rękę, nie? Epicka, epicka jakaś lucky flower. Szczęśliwy kwiat. Epicka to taka prawie jak specjalna. Lecimy z szóstą skrzynką. W szóstej skrzynce, czy siódma to już jest? Która to skrzynka, Rafał? Ej, to jest skrzynia numer 6. Czemu ja mam znowu epickie? No bo tu jest dużo epickich. Także jak Ewela ma epickie, no to ja muszę mieć teraz legendarne. Zobaczmy. Zobaczmy. Czyżby to była legenda? Nie. Epicki rekin. Epicki rekin ja tutaj sobie sprzedaję i trzymam kciuki. Bardzo mocno trzymam kciuki. Mamy takiego niebieskiego. On jest ładny. Chciałabym go. Legenda, ta księżniczka, tak? No nie, ja to chciałam tą księżniczkę. A mam jakiś Lorda Byrona. Bardzo mi przykro. Przechodzimy do skrzyni numer 8. Ej, ja naprawdę wierzę, że tutaj coś jeszcze wyleci. Myślisz, że jest szansa na coś specjalnego? Myślę, że jest 1% szans na to. Ósma skrzynia i mamy tutaj epickie. Rafał, zdenerwowałeś mnie tak szczerze. Ja zazwyczaj to ja wygrywam z tobą w takich rzeczach, gdzie trzeba mieć farta, co? Też tak zauważyłem, ale tu się wszystko może zdarzyć, Ewela. No ja na przykład teraz, no miałam, chciałam powiedzieć legendę, no ale jednak mam Blue Demona. Kręcenie. Ja wiem, że mówiłem skrzynia kilkukrotnie. Dziewiąte kręcenie, Ewela. To jest moje dziewiąte kręcenie.
i zobaczmy, czy tu będzie coś specjalnego. Nie, epickie. Jakbym miała coś specjalnego, Rafał, to by były jaja. To by były jaja, ale muszę ci powiedzieć, że naprawdę miałeś mega, mega szczęście w dzisiejszym odcinku, ale to... Dobra, już nie będzie na pewno. Ale legendarne nie... I on cały czas epickie, nawet legendarne mi się nie trafiają, raz tylko. Dobra, ja konwertuję tutaj i słuchajcie, zostało ostatnie 5. Ostatnie 5. I Ewela, trzymam kciuki za ciebie, żebyś mnie dogoniła, żeby tu jeszcze była właśnie rywalizacja. Być może ci teraz odjadę, bo będzie coś specjalnego, tak czuję. Dostałem właśnie telefon. Nie le... Ach, epicki jakiś tutaj Einstein. Ej... Tylko 5 skrzynek zostało? Nie, jeszcze 5, bo to jest 10. Epicki, czyli jeszcze 5 oprócz tych. Ej, teraz wszyscy trzymają kciuki za mnie. Wszyscy trzymają kciuki, bo muszę mieć mega szczęście. Ale mam epickie, jak co, na razie. Dobrze, zobaczmy, co ja będę miał. Chciałbym takiego pingwinka. Fajny ten pingwin jest. W ogóle dużo skinów już mam. I teraz tak, to jest 5. kręcenie. W sensie jeszcze będą... I uwaga. Ach, ach, to byłoby mocne. Mamy pandę. Pandę? I panda też jest słodziutka, moim zdaniem. I lecimy, lecimy z moim kręceniem. Smog jest teraz w czymś specjalnym, muszę go mieć. Nie, dobra, nie doleci do niego, tam daleko, hen. Epickie mam znowu to, co przed chwilką miałam. 2 razy pod rząd. No ja sprawdzę, co ja będę miał w kolejnej. Jeszcze 4 z tym kręceniem. W ogóle ostrość mi gubi, widzę. Jakby nie było ostrości, przepraszam. Ale coś nam się... Coś nam się... Coś specjalnie, no, epicki, zielony szkieletor. Szkieletor, ja miałam białego. Lecę z kolejną skrzynką. 4 skrzynki. Jest jeszcze szansa. Nie poddajemy się. Jeszcze to wygramy. I znowu ten smak... Smak, smok. Mam... Nie mam legendy, mam epika. Kiepsko, ostatnie 3 skrzynie. O 3 kręcenia! No, naucz się, Rafa. Ja nawet nie zwracam uwagi, jak ty tak mówisz, bo to nie wiem, czemu tak. Epicka księżniczka, okej. Mi się akurat ona podoba. 3 kręcenia, jeszcze 3 szanse dla Eweli. Ej, ale ty miałeś farta dzisiaj, ja nie wierzę w to. Tak blisko, Rafał, o jedno, od coś specjalnego. Ja tak czułem, że będziesz to miała. Od tego, co ty tego zielonego. Dobrze, przejdźmy teraz do mojego, przedostatni mój spin. I teraz widzowie, naprawdę przytrzymajcie kciuki, żeby tak zdwojoną siłą to zrobić. Legendarna panda, Ewela. A wiesz, że to jest twoja pierwsza legenda w dzisiejszym odcinku? A nie druga? Nie. Miałeś tylko, ja miałam, a ty nie miałeś. No to bardzo się cieszę. Ja sobie kręcę i skoro ty masz legendę, ja mam legendę, dobra, już przyleciało coś specjalnego, więc nie będzie, ale będzie może mumia legendarna i też mam drugą legendę dzisiaj. Okej, okay, i moje ostatnie kręcenie, Ewela będzie miała jeszcze jedno, Ewelcia, czuję, że tu będzie epickie, ale czuję, że już ty nic nie będziesz miała, chociaż no liczę na to, że będzie jeszcze ciekawie do tego odcinka i czy to będzie... Było blisko legendy, ale jest epic. Patrzcie się na to. Muchnęłam na myszkę. Jak tak robiłam w Brawl Stars, to zawsze było coś fajnego. Także trzymam kciuki nawet. Ostatnie kręcenie! Także widzowie, dzisiaj to ja wygrywam bitwę, ponieważ udało mi się zdobyć tego skina. No i jeśli chcecie tego więcej, zostawiajcie łapy, subskrybujcie kanał. No i dajcie znać w komentarzach, czy wy kiedykolwiek wydropiliście coś specjalnego. Na razie!